But then you go, uh-oh, and make yourself an island. I'm like, whoa, uh-oh, why we sitting there in silence? I could take you into warmer waters. We'd overflow while the stars are shining, but you make yourself an island. Moi drodzy, rozpoczyna się sezon karnawałowy, tuż potem studniówki, więc tak naprawdę rozpoczynamy czas wielkich imprez. Mam nadzieję, że nic nam w tym roku w tych imprezach nie przeszkodzi i będziecie mogli naprawdę się wybawić i wyszaleć. Ale wiadomo, jak to my kobiety, jak słyszymy impreza, to od razu pojawia się myśl, o Boże, w co ja się ubiorę. Więc przybywam do Was z garścią podpowiedzi, jakie suknie wybrać, żeby nie tylko wszystkich oczarować, ale też, żeby było Wam po prostu wygodnie się bawić. W ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, co prawda nie tańczyłam, wystąpiłam w zupełnie innej roli, ale to, co działo się za kulisami, naprawdę wyglądało jak połączenie Jive'a z Quickstepem. I moje sukienki to wszystko przeżyły. Po każdym odcinku dostawałam od Was mnóstwo wiadomości, a skąd ta sukienka, gdzie ją można kupić, gdzie ją znajdę. No i oczywiście starałam się Wam na bieżąco odpowiadać, natomiast teraz jeszcze raz zebrałam to wszystko w całość. I pokażę Wam moje sukienki. Wszystkie te sukienki pochodzą z mojego Concept Store, są tutaj dostępne, więc bez problemu, jeżeli w którejś się zakochacie, to możecie ją zdobyć praktycznie pyk, pyk, pyk od ręki. No dobrze, zacznijmy sobie od pierwszego odcinka, tego, przy którym byłam oczywiście najbardziej zestresowana, więc też zależało mi na tym, żeby moja kreacja w żaden sposób mnie nie odciągała od tego, co musiałam robić, od prowadzenia, od tekstu, od scenariusza. Wiadomo, że prowadząca ma tam milion rzeczy na głowie. I zdecydowałam się na suknię, która oczywiście oprócz tego, że będzie elegancka i moim zdaniem będzie pasowała do pierwszego otwierającego odcinka, będzie przede wszystkim mega wygodna. Ten materiał jest po prostu jak druga skóra, idealnie się układa, jest super elastyczny, a do tego, pomimo tego, że no niby jest ciemny, bo granatowy, ma taką przepiękną srebrną nitkę, więc ślicznie się mieni, ładnie odbija światło i powoduje, że pomimo tego, że suknia jest ciemna, to ładnie jest widoczna, fajnie odbija światło i fajnie tutaj współgra z buzią. Jeżeli chodzi o krój, no to słuchajcie, wzięłam taką suknię, która jest blisko ciała, natomiast która ma też duże rozcięcie z przodu i to powoduje, że po prostu bardzo łatwo się w niej chodzi i porusza, nawet jeżeli zdecydujecie się na to, żeby zostawić z tyłu tren, bo oczywiście tren to jest taka kwestia zawsze dyskusyjna, czy go mieć, czy go obciąć, jak będzie wygodniej. Natomiast jeżeli sukienka ma rozcięcie z przodu, to wtedy nawet jak ten tren się pojawia, to wygodnie można się w niej poruszać. No i przede wszystkim to, co jest fajne w tej sukni, to co powoduje, że jest wyjątkowa oprócz tego materiału, to też jej właśnie bardzo fajna, nowoczesna, asymetryczna góra. I ja uwielbiam sukienki na jedno ramię, ale ta faktycznie bardzo, bardzo, no nie wiem, zrobiła na mnie duże wrażenie, więc postanowiłam nawet ją wziąć na pierwszy odcinek, także sami wiecie, że musi być dobrze. Czas na ognistą czerwień. Słuchajcie, to zdecydowanie, pomimo tego, że sukienka jest prawie zakryta od stóp do głów, to jest wersja sexy. Wcale nie musimy być gołe, żeby być sexy. Okazuje się, że po prostu pięknie skrojona, dopasowana do naszej sylwetki suknia, nawet z długim rękawem, może przepięknie podkreślać nasze kształty. W tym modelu jest coś, co kocham absolutnie, czyli hiszpański dekolt, odkryte ramiona, więc kobiety, które lubią swoje ramiona, obojczyki, lubią to pokazywać, to zdecydowanie jest to rodzaj sukni dla Was. No jeżeli chodzi o tutaj krój, to oczywiście mamy rybkę, która jest super rozszerzona na dole, no i oczywiście ma przepiękny tren. I przy tej sukni, no jednak polemizowałabym z osobą, która chciałaby ten tren obciąć do zera, bo jednak on zdecydowanie robi robotę. No i właśnie oto ona, Lady in Red. Czas na iście balową kreację. Mamy tutaj księżniczkę, czyli suknię, która ma szeroki dół, a jest dopasowana w talii. Ja kocham, naprawdę słuchajcie, kocham suknie z długimi rękawami, też one teraz bardzo mocno są w trendach. No i ta jest przepięknie zbalansowana, bo zobaczcie, ma bardzo mocno bogato ozdobioną górę. W tych ozdobach też super ważna jest ich jakość, to, że one są przyszywane ręcznie, to jak pięknie odbijają światło, świetnie się mienią. No i do tego mamy gładką spódnicę, więc jest świetnie właśnie zachowana ta równowaga, że nie jest zbyt dużo tych kamieni, zbyt dużo tych ozdób, tylko właśnie fajnie ten gładki dół współgra z tą bardzo bogato zdobioną górą. No i co mogę Wam powiedzieć? To jest suknia super wygodna, no bo po prostu w niej można robić wszystko. To jest też propozycja dla tych kobiet, które nie lubią sukienek odkrytych. Zobaczcie, ta suknia jest cała zakryta, więc jeżeli borykacie się z jakimiś według siebie niedoskonałościami, macie swoje kompleksy, coś tam chcecie zakryć, to ta suknia zakrywa absolutnie wszystko, bo zobaczcie, ma i zabudowaną górę, i długi rękaw, no i oczywiście pełną full maxi długość, do tego jeszcze tren. No i to też jest taka suknia, która na dole ma tkaninę, która jest bardzo delikatna, lekka, jedwabista, leje się i dzięki temu przepięknie się porusza. No i co mogę Wam powiedzieć? Ta suknia, podobnie jak inne modele, występuje też w różnych kolorach. Akurat z tego modelu, z tego co pamiętam, mamy też czarną, ale na przykład ta suknia, którą Wam pokazywałam, czerwona, obcisła z długimi rękawami, na przykład występuje w bieli i może być też przepiękną ślubną propozycją. Więc jeżeli jakiś model Wam się podoba, to też możecie zawsze zapytać o dostępność kolorów. No i co? Pokażę Wam teraz, jak wygląda w ruchu. I got bills to pay, love gets in the way. I'm not looking for a regular thing. Oh, come when I call you home, do it by your home. Gonna enjoy it, can you feel that? The weekend comes around. The weekend comes around. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Czas na kolor czarny i na suknię okroju księżniczki, tym razem z tiulowym dołem, czyli coś, co wiem, że bardzo, bardzo lubicie. Krój też jest mega klasyczny. Mamy tutaj dekolt w kształcie literki V, którą też bardzo lubicie i która pomaga bardzo wielu sylwetkom, wydłuża, wysmukla. To jest super model dla tych z Was, które na przykład mają krótkie szyje, bo po prostu powoduje takie wrażenie, że nasz dekolt, tutaj ta linia jest dłuższa. No i oczywiście księżniczka to jest sukienka, która świetnie ukrywa co? Ukrywa masywne uda, ukrywa duże pupy, ukrywa ogólnie idealnie kształty gruszki. Czyli to, czego gruszki nie lubią w sobie zazwyczaj, księżniczka świetnie ukrywa, za co idealnie podkreśla. Idealnie podkreśla talię i to jest coś, co warto podkreślać, bo to zawsze dobrze wygląda. Na szeroki dół tutaj mamy właśnie tiulowy i on minimalnie, delikatnie zależy od światła, jest momentami przeźroczysty, więc też troszkę widać Wasze nogi. Ewentualnie jak to lubicie, to może być też tych warstw mniej i wtedy ta suknia będzie jeszcze bardziej taką wersją sexy, bo bardziej transparentną. No i oczywiście, żeby czerń nie była za czarna, za smutna, no to dodałam tutaj odrobinę odtąd dotąd, odrobinę zdobień. Natomiast muszę Wam zdradzić, że to jest sukienka oczywiście, którą miałam w Tańcu z Gwiazdami, ale to jest sukienka, którą zaprojektowałam kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, na jedną z gal, na które szłam. Właśnie tu jest fajna jeszcze rzecz, tak ładnie tutaj są wycięte boczki, żeby nie było tak zbyt klasycznie i tradycyjnie. I to jest model, który słuchajcie, po kilku latach od stworzenia jest u mnie w Concept Store i jest przez klientki uwielbiany. I to jest też taki model, który możemy zrobić w bardzo, bardzo różnych kolorach. No więc to jest właśnie jedna z moich propozycji, totalnie cool. I mam wrażenie, że w ogóle ta szczególnie w czarnym kolorze, jak ją się połączy, nie wiem, z mocniejszymi butami albo z jakąś taką kurtką typu ramoneska, to jest w ogóle totalnie rockowy kawałek. Totalnie, nie? Zgadzacie się ze mną. Ale jak połączycie to z po prostu wielkimi kryształami w uszach i kolią na dekolcie, no to będzie też super glamour i wieczorowo. Więc zależy od tego, na jaką okazję szukacie sukni, jaki jest Wasz styl. Ta suknia jest prawdziwym kameleonem. Zupełnie jak ja. Salud, hermano. Salud, salud. Estás listo. Vamos. Goza la vida. Pase lo que pase, yo vine a rumbear con toda mi pana. Ya tú sabes cómo va. No te equivoques, si tenemos todo el bloque para romper trago y bosque. ¿Qué tú crees? Aquí se sabe gozar. Se sabe gozar. She coming to my house tonight. Este gringo está loco. Na pewno słyszeliście takie pojęcie jak posągowa piękność, a teraz mamy do czynienia z posągową suknią. Faktycznie klimatem, charakterem nawiązuje trochę do takiej greckiej bogini i wrażenie jest takie, że niby ta tkanina jest tak delikatnie przerzucona przez ramię, związana w talii i jest oto taki efekt. No jeżeli chodzi o prawdę i ilość pracy, którą trzeba wykonać przy tej sukni, to niestety jest to nieco bardziej skomplikowane. Te wszystkie tutaj piękne marszczenia, drapowania muszą być idealnie ułożone, żeby właśnie w ten sposób się prezentować. Natomiast właśnie te drapowania też są bardzo łaskawe dla naszych sylwetek, bo zakrywają to i tamto. Jeżeli nie chcemy na przykład pokazać szczególnie tutaj brzuszka, to to jest super model, bo po prostu on nam znika. Ważną rzeczą w tym modelu jest, uwaga, rozcięcie na nogę, ono dodaje takiej lekkości i odrobinę seksapilu. No oczywiście musimy powiedzieć o tym, że mamy tutaj asymetrię, mamy suknię na jedno ramię, ale jakie ramię wyjątkowe. Zobaczcie, przepięknie zdobione i jeszcze z tego ramienia wychodzi tego typu, oto taki rękaw, skrzydło, szarfa, to już możecie nazywać jak czujecie, jak chcecie, natomiast to jest też super, zawsze takie fruwajki idealnie sprawdzają się podczas tańca. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jak miałam tą suknię na sobie w Tańcu z Gwiazdami, to był chyba, który odcinek? 6? O ile pamięć mnie nie myli, 6, to miałam wrażenie, że bardzo mocno ten kolor, który mam na sobie, był przekłamany, bo ona wyglądała zdecydowanie bardziej na szarą. Natomiast to jest taki rodzaj zgaszonego błękitu, takiego gołębiego koloru, ale ta suknia też występuje w innych kolorach, też bardzo pięknych. Jest na przykład taka piękna, intensywnie chabrowa, jest czerwona. No koniecznie musicie je sobie zobaczyć. I co jeszcze mogę Wam o niej powiedzieć? Że jest wygodna, powiem Wam. Naprawdę bardzo fajna, bo ani nie jest tutaj za ciasno, ani też nie ma ogromnej objętości, więc jeżeli ktoś nie lubi, żeby tam na dole super dużo się działo, to to jest właśnie taki model, który jest w miarę tutaj prosty na dole. Natomiast ma delikatny tren, a z tym trenem wiadomo macie wybór. No już. Ta-da! która mam wrażenie jest idealna w swojej prostocie. To, co jest tutaj bardzo ważne, to kolor. Akurat teraz mam taki intensywny haber na sobie, ale też ten model doskonale wygląda na przykład w czerwieni. No i cóż, w tym projekcie postawiłam na takie bardzo mocne, ostre linie. Tutaj nie ma żadnego delikatnego dekoltu, tylko mamy bardzo ciekawy, modny teraz dekolt w kształcie takiego prostokąta. Mamy trójkąciki pod pachami. No i całość jest utrzymana w kroju takiej maleńkiej, powiedziałabym, maleńkiej literki A, która rozchodzi się od tego miejsca. Więc tak naprawdę przepięknie podkreśla górę i świetnie też tuszuje dół. No więc moje drogie, to jest suknia, która bardzo mocno będzie się zmieniała w zależności od tego, jakie dodatki do niej dobierzecie. Tutaj kluczem są dodatki. Możecie z niej zrobić mega wyjściową kreację. Ja na przykład tak zrobiłam w Tańcu z Gwiazdami. Miałam ogromną srebrną kolię, która naprawdę robiła robotę. Ale ta suknia nawet teraz, kiedy nie mam żadnego dodatku, już jest przepiękna, ale tak naprawdę nawet z tym takim intensywnym, elektryzującym kolorem niebieskim bardzo różna biżuteria będzie wyglądała dobrze. To jest suknia, która będzie pasowała do złota, do srebra, do kryształków. Tutaj możecie postawić nawet na kamyczki i w kolorze zielonym i czarnym i różowym. Tutaj sprawdzi się dosłownie wszystko. Możecie zarówno tutaj postawić na kolczyki, jak i na naszyjnik, jak i na fajne bransolety, więc opcji jest naprawdę bardzo dużo. Zostawiam ten model do wypełnienia Waszej wyobraźni. Czasem trzeba postawić na mocny kolor i ja właśnie w 7. odcinku zdecydowałam się na suknię w kolorze intensywnej fuksji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o krój tej sukni, no to ona jest przepięknie dopasowana. Ma tutaj bardzo takie delikatne drapowania. Jeżeli chodzi o górę, no cóż, czasem trzeba co nieco podkreślić, bez znaczenia, czy to co nieco się ma, czy tego się nie ma, to ta suknia daje naprawdę dobry efekt, zapewniam. I teraz tak, jeżeli chodzi o samą górę, to mamy tutaj bardzo, bardzo ładne zdobienie, no, które przechodzi właśnie później w gładką suknię. Bardzo fajna rzecz. Wiem, że wiele kobiet to uwielbia. Szukacie często sukienek właśnie wieczorowych, które byłyby na cienkich ramionczkach. No i to jest właśnie odpowiedź na te zapytania. Plus jeszcze jest taki, że ta sukienka ma nie tylko cienkie ramionczka, ale cienkie ramionczka jakie? Regulowane. I to jest w ogóle obłęd. No i oczywiście mamy rozcięcie na nogę. Wiem, że też lubicie mieć to rozcięcie, bo to daje Wam więcej swobody w tańcu. I właśnie tutaj takie wycięcie mamy. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na pewno to jest fajna, wieczorowa, elegancka, jednocześnie sexy kreacja, która sprawdzi się naprawdę na bardzo, bardzo wielu imprezach. Czas na suknię, w której wystąpiłam w finałowym, najważniejszym odcinku Tańca z Gwiazdami. No i jak widzicie, to jest propozycja zdecydowanie mocno błyszcząca. Łączy ze sobą nie tylko mnóstwo aplikacji, ale też przepiękne piórka, które uwielbiam. Ale teraz zdradzę Wam, jaka była historia w ogóle tej sukni. U mnie w Concept Store, pewnie jak doskonale wiecie, mamy suknie ślubne nie tylko w standardowych rozmiarach, ale mamy również bardzo dużo przepięknych propozycji plus size. No i te suknie plus size to są suknie, które dostarczają nam wspaniałe polskie firmy, ponieważ to jest Concept Store, więc współpracujemy właśnie z różnymi markami. No i właśnie miałam taką sytuację u mnie w koncepcie, że jedna z firm przyjechała pokazując mi swoją nową kolekcję plus size i ja wybierałam modele, które znajdą się właśnie u mnie. No i jak już wybrałam te wszystkie modele, to na koniec okazało się, że mają dla mnie prezent, bo akurat były moje urodziny. No i słuchajcie, wyciągnęli przepiękny pokrowiec i w tym pokrowcu w prezencie urodzinowym dostałam od nich suknię. I to była dokładnie ta suknia. Na maksa się ucieszyłam, bo nie wiedziałam, w czym wystąpić w finale, ale jak ją zobaczyłam, Jezu, moje oczy rozbłysły i pomyślałam sobie, Jezu, jak ona jest wspaniała. Najśmieszniejsze jest to, że oczywiście to był jeden, jedyny model uszyty specjalnie dla mnie i w ogóle niepowtarzalny, a pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, to zapytałam, czy mogę mieć tą sukienkę u siebie w Concept Store dla dziewczyn właśnie zarówno na śluby, na poprawiny, jak i właśnie na specjalne okazje. Wiecie, były moje urodziny, nie mogli mi odmówić. No i tym oto sposobem jedna, jedyna niepowtarzalna suknia zamieniła się w wyjątkowy model, który jest dostępny właśnie tylko u mnie. Więc mega się z tego cieszę, bo to zdecydowanie wyjątkowa propozycja. Ja czułam się w niej fantastycznie, mam wrażenie, że każda kobieta, która założy na siebie te kreacje, to poczuje dokładnie to samo, co ja. No to jest zjawiskowa suknia i Jezu, bardzo Wam ją polecam. Więc jeżeli, moje drogie, szukacie faktycznie niesamowitych kreacji, to zapraszam Was do siebie. Ten wybór tutaj jest ogromny. Nie sposób wszystkiego Wam zaprezentować i pokazać, ale na pewno Wam przepięknie doradzimy, dopasujemy do tego wszystkie dodatki. Jest też możliwość znalezienia tutaj odpowiednich butów, torebeczek, no dosłownie wszystkiego, czego potrzebujecie, więc zapraszam. To wszystko jeszcze najczęściej dzieje się pod moim okiem. Także do zobaczenia! Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Izabela Janachowska to najbardziej kompetentna ekspertka branży ślubnej, prowadząca programy telewizyjne, założycielka pierwszego w Polsce ślubnego marketplace Wedding Dream Shop oraz stacjonarnego showroomu Concept Store. Od dziś to ona może wspierać swoim wizerunkiem i autorytetem Twoją firmę. Jak to działa? To bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Ideą naszego sklepu jest szeroki asortyment, tak aby para młoda i jej rodzina mogła znaleźć wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu. Moda damska, męska, dziecięca, zaproszenia, gadżety ślubne, kosmetyki, małe AGD i kosze prezentowe. Na swojej stronie internetowej, w aplikacji oraz w swoich social mediach będę promować Wedding Dream Shop, a tym samym reklamować Twoją firmę i Twoje produkty. Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje. Mam dobre wiadomości. To wszystko bez żadnego abonamentu i kosztów stałych. Rozliczamy się jedynie za zrealizowane transakcje. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!